Earthbound, zapomniana perełka RNS-a, nawet w czasach, kiedy została wydana, sprzedała się zaledwie 100 tysiącach egzemplarzy. Niestety nie dotarłem do źródeł, dlaczego tak było. Minęło masę lat i jest to teraz już mniej ważne. Twórcą Mother był Shige Sato Itoi, świeży pracownik Nintendo. Na początku jego ówczesny szef guru Nintendo Shigeru Miyamoto nie był przekonany do gry, ale pozwolił mu nad nią pracować i żeby było ciekawiej i zabawniej, twórca gry nie potrafił obsługiwać komputera, więc po prostu dyktował całą grę, jak również linijki dialogów pracownikom. W dzisiejszych czasach jest to nie do pomyślenia, ale nie możemy porównywać czasów, kiedy to komputer osobisty był dość drogi i mało popularny, do czasów, kiedy to komputer kosztuje tyle co nic i mieści się nawet w zegarku. Kiedy to już gra została finalnie skończona, Shigeru Miyamoto był nią zachwycony, miał w tym wielką rację. Ten RPG wprowadzał wiele ciekawych rzeczy, od muzyki po nieliniowość, po fajną fabułę, bardzo zabawną, nie traktującą tak poważnie wszystkiego, ale omawiającą bardzo ważny temat, ale o tym później. Fabuła Mother rozpoczyna się od tajemniczych, mrocznych zjawisk, które zaczęły dręczyć ziemię. Dziadek Nessa, naszego głównego bohatera, wyrusza w nieznane wraz z żoną, babcią Nessa. Po kilku latach wraca, niestety już bez swojej żony, która nie wróciła z nim, po prostu zaginęła. Od tamtej pory dziadek przesiaduje prawie cały czas w piwnicy i studiuje tajemniczą moc, jaką jest PSI, bądź PSI, jak to woli. I tak oto kończy się całe intro w grze. Złowieszcza moc, która zaatakowała ziemię, dała spokój zaledwie na kilka lat, po czym niestety wróciła i tutaj zaczyna się gra. Budzimy się w naszym pokoju, który dosłownie trzęsie się w posadach. Lampy zmieniają się w potwory atakujące nas i naszą rodzinę, więc nie myśląc nawet chwilę, musimy ruszyć na ratunek i pomóc naszej rodzinie. Kiedy już opanujemy ten bałagan i dom uspokoi się, weźmiemy pamiętnik dziadka, w którym jest zapisana jego cała praca i ruszymy w świat, ratować ludzkość i nie tylko. Bo w grze nie mamy tylko jednego świata, Ziemi, ale występuje też świat magiczny, w którym żyją różne dziwne stworki. Gra oferuje naprawdę jak na możliwości NASA dużą przestrzeń do eksploracji. Grafika jak na tak dużą grę jest naprawdę ładna, nie mogę jej niczego zarzucić. Oprawa muzyczna jest fenomenalna, jak dla mnie to cała kwintesencja NES-owskiej maszyny. Często zmienia klimat, szczególnie kiedy wchodzimy do jakichś jaskiń, grobowców bądź wypełniamy misje. Zawsze nasze uszy będą goszczone dobrymi i klimatycznymi dźwiękami. Przejdźmy do samej rozgrywki. Gra na pierwszy rzut oka to taki typowy JRPG, ale przyznam, że gdybym ją wrzucił do sztampowych RPGów, zrobiłbym jej krzywdę. Owszem, mamy tutaj system walki, jak na przykład w Final Fantasy, walka turowa. Jednakże sam przebieg walki jest nieoczekiwany i czasem dość zabawny. Kiedy to przeciwnik podchodzi do nas, my go zaatakujemy zachowawczo, zdarza się, że ten powie: przepraszam, chciałem tylko powiedzieć hej. I tak oto mamy walkę wygraną. Często przeciwnicy zachowują się różnie, nieprzewidywalnie, czasem mogą być trudni, a czasami bardzo łatwi, w ogóle nie stawiając nam czoła. Poza tym sami przeciwnicy... Mamy tutaj dość zabawnych przeciwników, od słoni, tygrysy, po nietoperze latające, oczy o imieniu Podglądacz, po hipisa, który z natury chyba powinien być pacyfistą. Autor na każdym kroku chce, żebyśmy mogli się pośmiać. Nasza postać rozwija się przez zdobywane doświadczenie, mianowicie co pewną liczbę punktów wchodzimy na kolejny poziom i dostajemy punkty do statystyk, jak to bywa w każdym RPG-u. Jeśli chodzi o wyposażenie samego NES-a, jest naprawdę imponujące. Mamy tutaj masę broni, od batów, mieczy, po nawet broń plazmową. Oprócz tego mamy moc PSI, która pozwala nam m.in. nie tylko bronić się, ale również leczyć, także porozumiewać się telepatycznie z innymi ludźmi. To tylko mała garstka tego, jakie umiejętności będziemy dostawać. Cała fabuła jest zupełnie nieliniowa. Mi od samego początku nie znudziła się nawet na moment. Jest tutaj wiele zróżnicowanych misji, od ratunku dziewczynki, która zagubiła się na cmentarzu, po uratowanie zoo, które zostało opanowane przez złe moce, poprzez pokonanie mrocznego bossa. Będziemy musieli też nauczyć się piosenki królowej napotkanej w równoległym świecie magii, żeby ta mogła śpiewać. Nie pytajcie mnie dlaczego. Naprawdę jest co robić. Poza tym ludzie w napotkanych lokacjach często będą nam serwować ciekawe opowieści, żarty bądź pytania, które będą kompletnie bez sensu. O dziwo oni sami będą to podkreślać w rozmowie. Naprawdę fabularnie ta gra jest jak nie z epoki NES-a, wykraczając poza schematy panujące w epoce. Nie wspomniałem o jednym fakcie, gra porusza bardzo ważny temat. Nes zawsze będzie mógł liczyć na pomoc mamy, która zawsze będzie na niego czekała z ugotowanym jego ulubionym daniem. Zawsze będzie nam życzyła powodzenia. Oprócz tego Nesowi pomaga jego tata, co jakiś czas przesyła mu pieniądze na dalszą część podróży. Oprócz tego, co nie jest spotykane w grach, co jakiś czas dzwoni do nas, informując nas, żebyśmy odpoczęli. Jeśli zdecydujemy się na to, gra wyłączy się, zapisując nasz stan.
Zawsze napotkamy kogoś, kto chce nam pomóc, a to przypadkową osobę, a to elf, który uleczy nas całkowicie za darmo. Wszystko to sprawia, że gra robi się bardzo ciepła, przypominając nam o tym, jak ważna jest rodzina i dobre relacje międzyludzkie. Mógłbym tak mówić o samej grze jeszcze masę czasu, ale przez to tylko zepsułbym wam zabawę w zagrania w coś wyjątkowego. To zostało docenione dopiero po kilku latach premiery. Mam nadzieję, że każdy, kto zobaczy choć raz Earthbound, nie przejdzie obok niego obojętnie, bo skrzywdziłby tak odmienną całej reszty produkcję, która musi być zawsze pamiętana nie tylko dlatego, że była jednym z pierwszych RPGów, ale za to, że odbijała się od całej reszty, dając nam przesłanie i trudny dzisiaj temat relacji rodzinnych w czasach, kiedy to ludzie poprzez swoją gonitwę za zdobywanie zapominają o niej.